Usiądźcie, moi drodzy, na nasze kolejne rozważanie. Jesteśmy przy punkcie trzecim, teraźniejsza rzeczywistość Polski. Jest pocieszającą prawdą, że naród polski jeszcze jest katolicki. Wybrał katolickiego prezydenta. Choć ten prezydent ostatnio zaczyna się ubierać w ornat i coraz bardziej sprzyja przeciwnikom Boga. Klepnął in vitro, teraz wymyślił, ubrał się w ornat fioletowy, że jest za pigułką dzień po. Ale warunek, że trzeba zapisać w prawie, że na to dadzą zgodę rodzice. Te fajnie ukryta forma zabijania dziecka, bo to dzień po grzeniu się młodych lub przy różnych potrzebach starych, pigułeczka, no i nie ma. Nie ma komórki zapłodnionej, przecież to jest aborcja. Prezydent mówi, że się zgadza, jak się zgodzą rodzice. Te ubrał się w ornat, zastępuje Boga i daje nowe wytyczne moralne narodowi polskiemu. Panie prezydencie, odwagi, wpiszcie od razu aborcję do konstytucji. Naród polski jest narodem katolickim. To oznacza, że wierzy w Boga i jest zdolny rozumieć Jego wolę. Jest zdolny rozumieć Jego wolę. Pan Jezus nam to wyjaśniał, bo była taka fala, że chciano tłumaczyć orędzia na różne języki. Powiedział, inne narody tego nie są w stanie przyjąć. To są tak trudne orędzia, że są to tylko dla ludzi silnie wierzących. My, jeśli byśmy poszli za ich orędziami, bo w tych krajach są też orędzia dyktowane, ale one są już na poziomie percepcji duchowej tych narodów. Oni tego nie są w stanie zrozumieć. Dlatego Bóg mówi bardzo prosto. Naród polski jest narodem katolickim, a oznacza to, że wierzy w Boga i zdolny jest rozumieć wolę Jego. Wczoraj jeszcze szaleństwo wiary 20 posłów PiSu w Częstochowie, jak wam mówię, słuchałem to, przysłano mi, wie, ojciec zapowiedział, będzie akt zawierzenia, a to była czysta intronizacja. Kilkanaście razy padło, obieramy cię Jezu królem Polski. Co tam przeżywa dziś w Warszawie episkopat, to tylko oni sami wiedzą, kiedy dokonują się pewne mechanizmy poza nimi. Czyżby episkopat polski nie dorósł do zrozumienia woli Bożej? By malutcy ich ubiegali? Jeśli episkopat się nie obudzi, to będzie z nimi tak, jak z piekielnicanami tu na Podhalu. W XIX wieku to wam mówiłem, ale to do dzisiaj pasuje, że piekielniczanie za Chiny nie chcieli zrobić ogrodzenia cmentarza. Więc krowy chodziły po cmentarzu, wyjadały trawę, no i co jakiś czas kupę zrobiły na grób. Łajno krówskie leżało na grobie. No i dzieci, proboszcz wymyślił kazanie, to jest autentyczne, zachowane, zapisane kazanie proboszcza w piekielniku do górali. Mówi, miał wizję. Był koniec świata. Zatrąbiły trąby anielskie i na pierwszy dźwięk obudziło się małe, ciche rogoźnik Waksmund. Reszta Podhala śpi. No to Bóg zatrąbił po raz drugi w trąby. Obudził się nowy targ, kowaniec, obudził się,
obudziło się Zakopane. Prawie wszystkie wioski na Podhalu, dzieci, ale piekielnik śpi. Jak trąbiły pierwsze trąby, jak się obudził Waksmund, to wszyscy mieli nimby nad głowami, żeby do zbawieni. Drugie trąby, jak zatrąbiły, jak się obudził Nowy Targ, Zakopane, dzieci też mieli nimby nad głowami, że do nieba pójdą. Bóg się wpienił, mówi proboszcz, jak huknęły wszystkie anioły trąbami, tak zmarli piekielnicanie powstali. Mówi do nich proboszcz, wiecie, czym się różnili od Nowotarżan i Zakopianów? Tamci mieli nimby na głowach, a ci mieli gówna krówskie na głowach. No i górale w piekielniku powiedzieli, trzeba zrobić ogród. Czyżby łajna krówskiego potrzeba było naszym biskupom na głowach, żeby powiedzieli, że trzeba intronizować Jezusa na króla Polski i wykonać wolę Boga? Jak to będą nasze biskupy wyglądały w Częstochowie z łajnami krówskimi na głowie? Ale możebne to. Nie muszą świecić, mogą mieć przyciążony umysł, ale by powiedzieli, Jezus jest królem Polski. Na razie ten termin jest dla nich bardzo wymiotny, więc wola Boga nie jest rozumiana. To wam później pokażę też, jak już w pierwszej tajemnicy różańca, gdzie Bóg żąda od Polski wykonania woli swojej. Przez otwarcie na naukę orędzi na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły, których zadaniem jest przywrócić prawdziwy obraz Boga i Kościoła, obmywa twarz Chrystusa i na nowo ukazuje ją światu. Dzieci, wiecie, jakie cudowne zadanie? Muszę wam dopowiedzieć jeszcze o konferencji biskupów wczorajszej w Warszawie, bo jedna z pań posłanek wczoraj w czasie tej ukrytej konfederacji 20 posłów modliła się za konferencję episkopatu, która się odbywa w Warszawie, no bo muszą kolejnego rabina odebrać, bo główny rabin Hartman, dzieci, odchodzi, przyszedł czas, no i nie wiem, czy Jerozolima jest zadowolona z jego misji, więc muszą wybrać kolejnego rabina, który by uszczęśliwił Żydów. I ta się modli, że zamiast módlmy się za konferencję episkopatu w Warszawie, obraduje, mówi tak, módlmy się za konfederację. Te, jak biskupi związali konfederację, no to Jezus może być królem Polski, bo to konfederacja się bunduje przeciwko rzeczywistości. No jeśli episkopat Polski zmieni nazwę na konfederacja, dzieci, mamy nadzieję. Ale konfederacja też może być w drugą stronę. Ale myślmy pozytywnie. Bo wczoraj się modlili za konfederację episkopatu w Warszawie, w Częstochowie. Więc orędzia na czasy ostateczne mają przywrócić obraz prawdziwego Boga i Kościoła. Dlatego powiedziałem wam, nasze orędzia będą podstawą edukacyjną przyszłych kleryków. Blokami będą to przerabiali. Wszystkie polskie dusze zostaną wezwane do ucieczki z miejsc, które utraciły Bożą łaskę na całym świecie. Dzieci, Bóg nam zapowiada, że coś się wydarzy. Mówiąc moim językiem sprzed 14 laty, ludzie, słuchajcie, wiedzcie, że coś się dzieje. Ludzie, słuchajcie, wiedzcie, że coś się dzieje. Część polonusów za granicą na mnie się poobrażała. Dzieci, macie prawo wybrać własne zdanie, własną ojczyznę i własne myślenie. Natomiast ja wam to muszę mówić, skoro Bóg mi nakazuje. Wszystkie polskie dusze zostaną wezwane do ucieczki z miejsc, które utraciły Bożą łaskę na całym świecie. Jeśli twoje dzieci stały się francuskie, amerykańskie czy niemieckie, to niech one zostaną już tam. Poczują smak tych ziemi.
Bo do Polski mają wrócić dusze polskie. Wszystkie dusze polskie, powtarzam. Wiem, że to są dla was bolesne słowa, no ale jak my uratujemy ojczyznę? Jak uratujemy naród? Jak uratujemy Polskę, jeśli my w pierwszym pokoleniu dzieci oddajemy na służbę Holendrów, Belgów, Niemców? Nasze dzieci nie umieją po polsku. Nie czują po polsku na obczyźnie. Nie uważają się za Polaków. Dzieci Turki są w Niemczech już 3 pokolenia. Oni się wszyscy uważają za Turków. Mają swoje meczety, modlą się w swoim języku. No i dzieci wszędzie wiszą flagi tureckie w Niemczech. Co to? Nie da się? Zanim Bóg przystąpi do dzieła oczyszczenia świata, pragnie wam ukazać przeze mnie wolę co do tego narodu, który wybrał, aby zaprowadzić w nim swoje królestwo. Naród polski nie jest niedoskonały. Naród polski jest niedoskonały. Dzieci, każdy z nas jest niedoskonały, bo to wynika z natury. Przekichana Ewa popsuła wszystko, kapujecie. Ten mechanizm, który otrzymaliśmy po pierwszych rodzicach, on jest zepsuty. Otrzymaliśmy skarb natury od Boga w naturze glinianym. I możemy przekroczyć wszystkie bariery, norm. Bóg powiedział o grzeszności tej cywilizacji, że wielokrotnie ona przekroczyła swoje możliwości. Macie dowód? Dziadki, żeby były bardziej seksowne, no to co wymyślono? Dopalacz, tak czy nie? No Viagra czymże jest? No dopalaczem. Organizm już się wysknął, nie może, to oni dolewają wodę i mówią, że może. Kupuje za 600 nabojów górnik, czy tam jakiś dziadek na emeryturze w aptece i na głos mówi, to nie dla mnie, dla kolegów. Rocznik 919. Bo on jest celibatariuszem. Więc Pan Bóg uwzględnia te nasze niemożności, nasze słabości, dolegliwości. Ale mówi, że ten naród jest wierzący i bojący się Boga. Mówiłem wam o tym cudzie sakramentu spowiedzi, jaki mi opowiedziała mama pana Łukaszka. 3 tygodnie temu wraca z grzebieni. Nagle przy jej drzwiach stoi kobieta, która nigdy u niej nie była. Rozumiecie? Nigdy z nią się nie kontaktowała. Widywała się tylko codziennie rano. Ona szła do sklepu, ta sąsiadka, a ta do kościoła. Jakieś tam przytyki uśmieszkowe, etc. Nagle ta kobieta mówi, ja nie wiem, dlaczego tu jestem i nie wiem, skąd się tu wzięłam. Ja tu nie planowałam być przy drzwiach pani. I nagle ni w 5, ni w 10 pani przygotuj mnie do sakramentu spowiedzi. Nie byłam do spowiedzi 50 lat temu. Dzieci przygotowała ją. I ta kobieta była do spowiedzi. 50 lat bimbała z Boga, kpiła, a jednak iskra wiary została w niej, bo naród ten, mówi Pan, jest wierzący i bojący się Boga. Dzieci, jak nasi wracali po roku 1953 z Syberii, 25 tysięcy Polaków wróciło.
rząd się dogadał, więc Rosjanie ich trzymali w kwarantannie 6-miesięcznej, dokarmiali, żeby przybrali na wadze, samolotami przewozili, żeby się coś nie stało. Więc nasi w tych miastach, tych kwarantannach dzieci byli. W syberyjskich miastach dzieci, natrafiłem na piękne opowiadanie, chyba był to Noworossijsk, ale nie jestem pewien, siedzą na Syberii dzieci 6 miesięcy, no i nagle jeden się chce żenić. Obiecał koleżance, jak wróci z obozu, to ją poślubi, bo ją kocha. Czekał na nią parę. Ona do tego miasta przyszła, dzieci wysyła do domu list z prośbą o błogosławieństwo rodziców. Zachował się. Szukają dzieci księdza. Dzieci znaleźli księdza, więźnia. Z firanek ruskich na Syberii szyją mu komrze stułe. Ten im udziela sakramentu małżeństwa. Rosjanie są zaszokowani. Państwo mówi, że Boga nie ma, a Polacy się żenią. Umarł kolega, robią pogrzeb. Idą po całym mieście z krzyżem, z trumną. Księdza ubrali w komrze, zrobili mu biret. Jakoś mu kapę uszyli z czegoś fioletowego czy czarnego. Jest pogrzeb, są zachowane zdjęcia z tego pogrzebu. Opisy i świadectwa świadków. Więc dzieci, czy chcecie, czy nie chcecie, ja mówię i przekazuję wam Słowo Boga, bo wiem, że Słowo Boga to jest siewca. To jest ziarno, które w swoim czasie wykiełkuje. Dobrze wiemy, że dobrze przechowywane nasiona zbóż mogą wytrzymać kilkaset lat i później zakiełkować. Dzieci, Bóg sieje to słowo. Mnie uczynił niegodnym siewcą tego daru. Was powołał, abyście podlewali to słowo, a ono w swoim czasie wyda owoc, bo naród polski jest, dzieci, wierzący i bojący się. Pan Jezus kazał i wezwał nas do pobudzenia oddolnej intronizacji. Już ponad prawie 900 rodzin dokonało to. Dzieci, Polska wrze. Nikt nie mówi o intronizacji Pana Króla Polski, a poszczególne stany, grupy dopominają się od ojców Paulinów, aby dawali zgodę. Ci się bronią, nie dają zgody dla pozostanów, że tak nie chce episkopat. No to posłowie weszli, powiedzieli, że dokonają zawierzenia. No to zrobili intronizację. No bo dzieci, jakie ciśnienie narodu. Pomyślcie, co w stanie Słowo Boga jest zrobić wśród tego wierzącego jeszcze, katolickiego i bojącego się Boga. Ale ten właśnie naród polski, Bóg mówi, będzie musiał upokorzyć, aby przygotować na przyjęcie wielkiej łaski. Czy dzieci, jeszcze kolejne lanie nas Polaków i nas katolików czeka. Czyli upokorzenie, zdradzą nas Amerykanie i powiedzą, że Rosja jest do Wisły. Nagle nas poinformują, że Niemcy są do Wisły. To my się zapytamy, a gdzie Polska? A co mądrzejsi nam odpowiedzą? A nie umieliście o nią walczyć? Drugi wariant, niech spadnie kilkaset rakiet na Warszawę i na inne miasta. Od naszych przyjaciół ze wschodu. Na kwiecień nasi rządzący przygotowują pakiet czterech praw upokarzających ducha, duszę tego narodu. Aborcja, pigułki, wszystko po kolei. Prezydent doradza
Jak mają napisać, żeby on od nim to podpisał? Daje to wywiady w TVN. Teraz jest w Ameryce, klaszcze Bidena w dłonie i całuje Amerykanów za to, że nas wzięli w niewolę. Ten właśnie naród polski Bóg będzie musiał upokorzyć, aby go przygotować do przyjęcia większej łaski. Dzieci, nowy krzyż nas czeka. Wielkie upokorzenie narodu polskiego. Za to PiS zapłaci jeszcze ostro. Było ustanie ofiary na ziemi polskiej. Powstrzymanie życia Kościoła. Wielki tydzień. W wielu diecezjach nic nie było. Bóg jednak gwarantuje, że nie porzuci tego narodu, bo nie taka jest jego wola. W chwili, kiedy zostanie osamotniony, Bóg weźmie go w obronę. Czyli to upokorzenie, dzieci pozbawią się nas, Francuzi, Anglicy, nie. Będziemy sami. Zastanawiam się, czy nie trzeba się obudzić czym prędzej i paktować z Rosją. Bo Francja dla mnie po tym, co zrobiła z aborcją, ustanowiła to prawem narodowym, konstytucyjnym, to dzieci to jest Auschwitz-Birkenau. To jest gorszy kraj niż gułagi rosyjskie. Teraz mamy problem, co wybrać. Kiedy patrzę na Rosję, ona się chrześcijańsko odradza, rządzący bronią prawosławie, odnawiają cerkwie jak wścieknięci, bronią swoją wiarę, no i bronią się przed dzikim zachodem. Daję wam akademickie zadanie. Co wybrać? Gułag francuski i Auschwitz-Birkenau francuski, czy może odradzającą się Rosję? Bo jeśli wybierzemy Francję, to nasz naród straci człowieczeństwo realne. Bo w tej chwili następne ustawy Francji pójdą. Zakłady produkujące świnie są takie, nie? Chlewnie. Będą też porobione chlewnie, no i będą walczyli, że produkują ludzi. A ja im powiem, zwierzęta, zaś będą sądzić. Bo Bóg powiedział, tam gdzie gmyra w embriony człowiek, ja duszy nie daję. Której Francuzce będzie się chciało rodzić? Przyjemność? Grzenie tak. Ale rodzenie? No pójdzie do sklepu i kupi. Monroe, Robin Hooda zamówią. W zależności, co będą chcieli. Dzieci, to jest mechanizm nieprawdopodobny. Niech mi tylko Duch Święty przypomni, żebym na Ducha Świętego przygotował legitymację. Jestem Polakiem, katolikiem, mam duszę. Data chrztu. Musisz tam, nie, dwóch świadków, którzy pamiętają, że byłeś chrzczony, bo ci nie dadzą metryki w kościele. Bo chcesz na potwierdzenie, a nie, będziecie chodzili, bo chcecie mieć dowód na potwierdzenie duszy. Potrzebny mi jest, ksiądz ci musi wydać, bo zawsze powiem, na co? Na potwierdzenie dla mnie samego, czy mam duszę. Czy tam nie jest napisane w metryce, czy jestem z próbówki? Dramat przeżyje Polska, kiedy będzie znowu osamotniona. Wiecie, co to było osamotnienie Polski w 1943-1944? Opowiem wam. Najpierw Jałta. Wcześniej Roosevelt w 1941 już powiedział delegacji polskiej, że o sprawach Polski będą rozważali wielcy tego świata. Wy się do tego nie mieszajcie.
Drani już zagwarantował rozbiór. Później przyszła Jałta, Teheran, Poczdam po wojnie, no i dzieci, likwidacja polskiego rządu na uchodźstwie. Polacy się wykrwawili, Anglię obronili, byli pod Tobrukiem, bili się w Afryce, bili się we Włoszech, swoje rzeczy zrobili i nie dajemy poparcia. No i teraz popieramy rząd tymczasowy lubelski. Przysyłali tu delegatów, obserwatorów, że w Polsce dokonuje się wszystko demokratycznie. 300 tysięcy w czasie tych obserwatorów amerykańskich i angielskich i francuskich wywiezionych na Sybir, tego nikt nie widział, rozumiecie? Wybory oszukane. Oni wszyscy powiedzieli, że wszystko w Polsce jest zgodnie z prawem. Mikołajczyk przed Gdań ucieka, masę PSL-owców wymordowanych przed wyborami w 1948 roku. No i dzieci, naród polski jednogłośnie wybrał komunę. Myśmy już byli osamotnieni. Drugie osamotnienie to druga kadencja rządu PiS-ów, kiedy Europa przy błaganiu konfederatów targowickich polskich blokowała pieniądze i nie chciała powstrzymać żadnych poprzeć reform w Polsce. Kiedy zapłakany pan prezydent do przewodniczącej ostatnio unosił się, mówiąc, że obecnie rządzący wprowadzają bezprawie, to mu pani odpowiedziała, to jest wasza prywatna sprawa. To rok temu nasze ojczyźnie sprawy nie były prywatne, były europejskie. A dziś nam mówią, że są prywatne. Biedny narodzie. Dopiero poznasz, co to jest zdrada i kiedy będziesz osamotniony. Ale Bóg mówi, w chwili, kiedy zostanie nasz naród osamotniony, Bóg weźmie naród polski w obronę. Pytam się Pana Boga, ile potrzebujesz jeszcze naszego cierpienia? Ile potrzebujesz, Boże, jeszcze naszego zadośćuczynienia, byśmy to upokorzenie musieli w takim wielkim cierpieniu znosić na naszej polskiej ziemi my, Polacy? Wszystkie opcje w Polsce, które rządzą, żadna nie chce, żeby powstała partia narodowa. Dzieci, rodzą się jakieś ruchy. Jednym doradzam, pojawił się kolejny ruch obrońcy Polaków. Ale mówię, ale gdzie jest Bóg? Przecież pierwsze powinien być obrońcy Boga i Polaków na ziemi polskiej. Dzieci, wszyscy się Boga boją dotknąć Boga. Kiedy potrzebują, moi drodzy, podpisów i głosów, to mówią, że założyli partię Panem jest Jezus. A kiedy się przejrzeli i mają inne perspektywy, mówią, że zakładają partię GPS. Cytuję. Gdzie tu jest Bóg? Gdzie tu jest Polska? Nie da się zrobić partii narodowej bez Boga na pierwszym miejscu. Swoje nazwiska na pierwszym miejscu. GPS. Dlatego Bóg mówi, na obecną chwilę naród polski ogarnęła wielka ślepota. Nie widzi, że traci własną tożsamość, wolność, bogactwa, tradycje, kulturę, język i wiarę. Tożsamość. Żeby zachować własną tożsamość, musimy być monolitem. PiS sprowadził nam 250 tysięcy Pakistańczyków i tam ludzi z Dalekiego Wschodu z gwarancją prawną, że mogą sprowadzić swoje rodziny.
Czyli przybędzie ich kilka milionów. Tak jak to samo, co zrobili Niemcy z Turkami, to samo na odchodne w prezencie zostawił nam PiS. I mówią, że są partią narodową. Partia Narodowa dzieci nie dopuszcza, żeby na tej ziemi była mieszanka, różnorodność. To chce PO i wszyscy liberałowie. Nie zauważ własnej tożsamości, jeśli będziemy tutaj na pustelni mieli przedstawicieli 100 narodów. Musi powstać wielki reset. Co to znaczy? Zniknie Polska. Traci własną wolność. Przez wieki nasi ojcowie sami się bronili, a my dziś potrzebujemy do szczęścia Amerykanów czy Anglików. Czyli pozajmowali nam terytoria, mają eksterytorialność, wybrali miejsca, gdzie są największe bogactwa na ziemi polskiej, no i doją równo. Tam nie wejdzie żaden przedstawiciel, pan, nic nie jest kontrolowane. Nie możemy nic decydować wedle własnej potrzeby i własnego ducha narodu. Przemoc prawna jest przymusem stosowanym wobec tego narodu. Traci własne bogactwa. Złoża Dolnego Śląska, jeszcze wtedy był SLD na Dolnym Śląsku, sprzedano za 200 milionów firmie australijskiej. A ona to później sprzeda Niemcom. No i kto będzie wydobywał dzieci te skarby? Koszta produkcji, etc. Zanim będzie jakikolwiek dochód z tego, no to nam wydobędzą wszystko i my z tego nie będziemy mieli złotówki. A wam powiedzą, że będziecie żyli z pracy własnych rąk. Dzieci nieporąbane. Bóg nam dał po to bogactwa, aby nam wszystkim było lepiej. Dlaczego Amerykanin ma mieć za darmo i my mu jeszcze płacimy, że nam daje wojska? Kapujecie? Okradają nas i my im płacimy za to, że są tu ich wojska. To nie stać nas na utrzymanie własnej armii? Nie mamy własnej myśli technologicznej? Potrafią się chwalić, że unowocześnili armię, bo powstała kompania kładów. No to ja go zyrtką trafię, jak on pojedzie koło lasu. Ja nie potrzebuję broni, on się już nie podniesie z ziemi. Traci własną tradycję. Przyglądnijcie się tylko kulturze mieszkaniowej i sztuce. W tym nowoczesnym projektowaniu mieszkań, czy jest coś tam z Polski? Panie Ewo, bo pani masz duszę artysty, czy jest coś tam z Polski? Nie ma nic. Kafelki, rzeźnia, na czarno, dzieci, wszystko nienormalne. Kapujecie? To nie ma nic kawałka ze szczechy polskiej, bawolego oka, z kolumienki polskiej, szafy polskiej, czegokolwiek, pilśnia, kwadra. Dzieci, nie że was chcę obrażać, tylko wam mówię, jak się pytam, gdzie niknie tradycja. No ona musi znikać. Przyniesione wzorce z Niemiec, z Afryki, nie wiadomo skąd, i wy mówicie, że to jest Polska. Dzieci, to nie jest Polska, to jest rzeźnia Polski. Zobacz, gdzieś na ścianie duży obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Króla Polski. Wielka rzadkość. Czy przed waszymi domkami są świątki, kapliczki, tak jak to robili nasi ojcowie? Przy każdym dworze szlacheckim była kapliczka, kapujecie? Najczęściej była na środku koła, jak przed dwór wjeżdżano karocami. To przed domem stała kapliczka. Wy mi mówicie, ksiądz przesadza. Ciebie przesadzili. Ty na tej ziemi już nie jesteś Polakiem i nie czujesz się Polakiem, bo ci zabrali tradycję i ducha. Schylam moją głowę przed wszystkimi, którzy budują przydrożne restauracje
czy motele, no one wszystkie są w stylu polskim. To jest coś pięknego. Z Bali, dwory polskie, chaty polskie. To jest aż oddech dla ducha. Tracimy własną kulturę. Przyglądnijcie się, z jakich książek uczą się wasze dzieci. Co mają w szkole podstawowej? Co proponują, co obecna pani minister zaproponowała waszym dzieciom? Dzieci, jest to kosmologia, jest to kosmos, jest to ideologia, jest to kosmopolityzm, ale to nie jest kultura polska. Tracicie własny język. Pamiętam, jak była bitwa w telefonach, żeby było zachowane ły, ę, u. Jak wrzeszczeli posłowie, elektronika nie pozwala, my jesteśmy tacy zacofani, etc. No ja się pytam tych drani skończonych, a jakimi kreskami piszą Chińczyki w telefonie? Był problem, kilka kresek na literkę polską, a Chińczyk ma jakie hieroglify, dzieci? I wszystkie telefony funkcjonują. Co, my Polacy mamy głowę mamuta i nie umiemy obejść tych problemów? Jak mi ostatnio jeden napisał swoje nazwisko, pisze się Gołębiewski, to napisał G-O-L-E zamiast E, O-E, T, jak błysną formą. Jeśli go pytam, czy ty jeszcze odróżniasz ży od RZ, ha samo od takiego. Pytacie się o język? Przyglądnijcie się, jak piszecie. Jaka jest wasza ortografia, jakie błędy, jaki styl. Jak chcecie, to ja wam będę przez miesiąc czytał z waszych kartek, co piszecie, jakie błędy tam się piszą. Przecież umiera nam język, dzieci. To jest nasza kultura. To co chwilę wkładacie angielskie słowa, jakieś niemieckie dokładacie. Tłumaczyli mi ostatnio rodzinę, jak no, ma 5, 3 baby, 4 dzieci i to wzięli, że ta rodzina, jakiś tam angielski wyraz. No, ja mówię, co to znaczy? No bo na kocu, jak są te koce, są połączone kratki, biała, czerwona, różnie. No nie, ja tam mówię, to trzeba nazwać rodzina kraciata, tak czy nie? Rodzina kraciata. Tatuś ma jedno dziecko z tamtej, mamusia z tamtego, ci tamty. W sumie mają 8 dzieci, no i wszyscy mi mnie chcą po jednej z nich mówić wujek. Jaki ja wujek dla ciebie? Może do mnie mówić półwujek. Jak do mnie przyjadą, to ja będę mówił do niego dla tej pierwszej dwójki z pierwszego małżeństwa, no to jestem wujek. Ale dla tej następnej półwujek. Bo trzeba mówić o prawdziwej rzeczywistości, w jakiej jesteśmy. Tyś jest półwujkiem. Tyś jest dla mnie półsioszczeńcem, a nie, że siostrzeniec. Jaki siostrzeniec? Pochodzisz z kraciatej rodziny. To jest język polski, a nie jakieś bikośki amerykańskie czy angielskie. Naród nie widzi, że traci wiarę. W jednych z orędzi Matka Boża mówi, kosztem tego, że staliście się bogaci, żyje się wam lepiej, jest utrata waszych dzieci. Straciliście wasze dzieci. Po czym to poznacie? Jak nie mają Boga w sobie, toście dzieci stracili. Oni nie chcą nic mieć z wami wspólnego. To jest największy dramat polskich rodzin, które na płaszczyźnie wiary potraciły wiarę. Na płaszczyźnie dobrobytu potraciły wiarę. Szeroko to omawiam wam, kończę tą myśl. Polska poddała się. Pamiętam, po okrągłym stole przez kilka lat co chwilę dzieci ginęli posłowie. Ci, co chcieli bronić
ziemi polskiej zakładów. Była taka posłanka z Bielska, broniła bawełny, włókiennictwa w Bielsku Białej. Jedzie samochodem, dzieci zginęła nagle na dwupasmówce Warszawa-Katowice-Bielsko-Biała. Prokurator tak wspaniało myśli, że kierowcę białoruskiego na drugi dzień zwolnił i wysłali go do Białorusi, żeby nie było śladów. Był dziki, taki głośny poseł, wybrany Polak, Polak we Francji żyjący Adwent. Dzieci jak rąbną mowę o rodzinie w parlamencie francuskim stanęli wszyscy, bo mówił płynną francuszczyzną, bili mu brawo. Za kilka miesięcy dzieci zginą w Polsce. Technologią kosmiczną leciał samochód, wyjechał tir. System pomocy tak zorganizowany, że nie zdążyli dojechać czy pomóc. A jak już wzięli, to wszystko opieszale. To są setki ludzi, którzy poginęli, moi drodzy, w maluchach, spaleni za to, że głosili prawdę. W zamachach terrorystycznych drogowych, o których się mówi wypadek, bo bronili Polski. Dzisiaj dzieci, nikt nie broni Polski. Bóg mówi, Polska się poddała. Wczorajszy ruch 20 posłów w Częstochowie zdjęła intronizacja. Dzieci, jest tą nadzieją, że jest jeszcze garstka ludzi, którzy wołają na ratunek Chrystusa, Króla Polski. Ale dzieci, na 20 ich, jeden tylko młodszy ode mnie. A reszta wszystko z całym szacunkiem w wieku DPS-owym. Może zdążymy. Dlatego gratuluję tym posłom odwagi. Może zdążymy. Może nam się uda pociągnąć przynajmniej resztkę narodu za nami, abyśmy przejęli Polskę. Bo na razie wyrwano nam Polskę. Nie mamy króla, nie mamy ziemi, nie mamy bogactw, nie mamy wojska. Dzieci, nie mamy niczego. Polska poddała się. Z wielką ironią świętują 25 lat w NATO. Niech podadzą, ile pieniędzy ziemi polskiej poszło na broń natowską. Zamiast u nas stworzyć miejsca pracy i tu kapitał bogacić się, wszystko, przecież te wszystkie F-16 już się nie nadaje na nic. Już stare. Części nie kupują, część poszło na bebechy, parę w kółko lata, no i mówią czujni. Podają, że mają 70 F-16, ale nie piszą w nawasie, ile już jest na bebechy przeznaczone. Polska poddała się. Rozgrabiono jej dobra naturalne. My pozamykali nam kopalnie, pozalewaliśmy wodą, piaskiem, pozasypaliśmy eternitem, bo tacy są mądrzy, to a Niemcy wszystko otwierają. Teraz otwierają największą kopalnię w Europie i elektrownię węgla brunatnego. Te Niemcy nie będą miały CO2, tylko Polska ma CO2. I co ciekawe, Niemiec nasz węgiel kupuje, jeżdżą autami, cała kopalnia wykupuje, to a my nie mamy węgla w Polsce. Jak błysnęli formą przy zakupie węgla dwa lata temu, no to pozostał im gest rozwożenia go po domach. Rząd jest dobry, rozwozi autami pod domy. Ale jaki węgiel, za jaką cenę? A ludzie, no popatrzcie się, jacy są wspaniałomyśli rządzący. Podaje cyfrę X, że kupili tam za ileś milionów, czy dolarów, set, a za dwa dni węgiel spadł 50%. No i co, niedobry deal? Naszymi dobrami naturalnymi, dzieci, są zboża, produkty rolne. Jak można doprowadzić, żeby tona zboża dziś kosztowała 5 tysięcy złotych?
Widzicie, ale też wypadkowa, jakby przyjęli za pół darmo ukraińską cenę, no to u nas jest 5 tysięcy za tonę. Nie, 500 zł, nie 5. Gdzie 5 tysięcy, to by rolnicy. Dzisiaj chyba 500 zł jest za tonę zboża. No i z czego ujedzie rolnik? Nawozy do góry, ropa do góry, ciągniki po 2 miliony. Tylko rolnikom przypominam, to jest kara za to, że dranie skończone większość z was robi w niedzielę i święta. Więc macie konkretną karę i piszczycie. I przez was ta ziemia pójdzie w ręce Holendrów, Amerykanów. Wiecie, na czym polega prawda bitwy o zboże na Ukrainie? Największe gospodarstwo amerykańskie na Ukrainie ma 600 tysięcy hektarów. Wiecie, co to jest 600 tysięcy hektarów? Na 10 największych gospodarstw, 10 dopiero jest Ukrainiec. Reszta Holender, Francuz. Więc oni muszą, no po co on ma zboże wieść z Ukrainy do Francji, jak ono jest tak chemiczne, no da Polsce. Koszta mniejsze, cenę opuści, a my wyjemy. I tak się nas dzieci okrada z naszych dóbr naturalnych. Więc rozgrabiono nam dobra naturalne i narodowe poprzez kradzieże i przemoc prawną. Tylko pamiętajcie, jak ja słyszę, że nasze państwo jest państwem prawa i tworzymy państwo prawa, to pamiętajcie, jest to państwo Janosików, jakiego świat nie widział. Jeśli byłoby to państwo prawa pisowskie, czy by wpuścili tyle milionów ton zboża do Polski i innego badziewia, kukurydzy, rzepaku? Tyle śmieci z zachodów wjeżdżonych do Polski? Gdzie to poupychali? No dojdzie do szybów. No wziął 5 tysięcy euro, no i poszło. Przecież ci wszyscy powinni teraz zamieszkać w tych szybach z całymi rodzinami. To oni są przedstawiani jako ci, którzy budowali wolną Polskę po okrągłym stole. Niebo nam daje dzisiaj raport o stanie Polski, jaka ona jest. Nie są to moje słowa, są to słowa wzięte z ostatnich orędzi Matki Bożej, które umieściła, moi drodzy, w drodze krzyżowej do narodu polskiego i w rozważaniach różańcowych, o których będę mówił później lub w Adwencie, a teraz mówię Amen.